Cześć. Dobra, słuchajcie, tutaj mam numer do kolegi od Żaka z tego stoiska, więc jak coś wam się tu spodoba, to możecie śmiało pytać. O, tutaj jeszcze są jakieś książeczki. Star 200. Czy może coś motocyklowego będzie? Kodeks wykroczeń. O, dowód rejestracyjny. Regulamin muszty. Ja się tu fajnie różno w starocie. Kupiłabyś coś? Nie. Ty militarny, dobrze. Sobie nie znajdę, nie? A wycieraczki tak mniej więcej jakie ceny? Proszę, no to już ostatnio było chyba. To już chyba coś było, czy nie? A nie, to było na Łodzi. To było na Łodzi. Pamiętasz? No, to pamiętam. To, witam, to coś nowego chyba, nie? To co jest? To coś nowego, cześć. Nie, nowego jakoś nie? Specjalnie nie. Znaczy nowego. Ale nie, no na Łodzi. Na Łodzi chyba tego nie ten. Chodzi mi o to, że wiesz, no. Nie, my nie mamy nigdy tych samych rzeczy. Aha. O, widzisz. Wszystko jest coś nowego tutaj. Zawsze coś nowego. Nie masz nic. Najstarsze miesiące. Nie opowiadać o cenach? O cenach? Ten kosztuje 1000 euro. No to nie dużo za takiego terota. Nie, taki w miarę, nie? Taniej już w USK. No to podaj mi później numer telefonu, bo czasami mam ostatnio jakieś pytania właśnie o to. A to co to jest? No to Gucci galetę. Z zapasem. Zobaczymy, czy to się da. Rysiek, weź te 0,2 odkiń, zobaczymy jak to tam wygląda pod spodem z tej strony. Wiesz, bo tam to stronę oglądałem. Wiesz, że bez tej kapy można ładnie z tej strony. Z tej strony wygląda, nie? Ale ładna patyna jest. A tutaj też to można łatwo zdjąć. O kurde, no. Ale jaka szmatka ładna, nie? I to ile kosztuje? To kosztuje 5900 startowo. A to Gucci Galetta. Fajna, fajna patyna, to jest bardzo fajny sprzęt. A kolega tutaj, kolega takim jeździ, także po prostu, tak? No. To kapitalny sprzęt, nie? No. Czterosy. 175. Fajnie to skręca, bo to prawie, że w miejscu zawrócę. Ja tym do klasy normalnie latałem gdzieś tutaj ze suchego lasu na Antoninę. No. To dawało radę normalnie. Hamulce ma jakie ma, wiadomo. No. Ale za pisała na pewno. Masz jakąś tą wizytówkę swoją? Nie. Ale mogę ci podać numer telefonu. Ale replika na oryginał nie jest. Jeszcze to zapasowa. 17 wbudowana, ale no. I wiesz, masz coś zajebistego. Przydała mi się pod firmą, autentycznie pod firmą mi się przydało. To poważnie? Tak, podaj mi numer. 690. Piotrek. Galeta. Dobra. A tamto Moto Guzzi? No fajnie, kurde, wszystko fajnie, że takie w patynie, nie masz? No takie... Ja biorę, wiesz, biorę to, co mi się podoba, nie? A żeby mi się podobało, to, co... musi być w takiej patynie, nie? To jest to, co tygrysy lubią najbardziej. No. To jest inne, to po prostu nie dotykam, a tego widzę w Europie dużo i wiesz. No, nie, no fajnie, bo tak wiesz, motomik, tylko... On, wiesz, ludzie na Rosta robią teraz sprzęty, a tu już gotowy Rost. No. Nie trzeba go robić. Wiesz, gorzej jak coś właśnie, wiesz, przemalował gdzieś tam po... Popierdzieli. A tutaj, no. A tutaj widać, że to jest... Będziemy mieli zdjęte rychu, żeby, wiesz, żeby tam można było...
zerknąć sobie na to. Fajnie to wygląda. Nie mogę sobie odmówić. Dzień dobry, witam. Przywitam się z człowiekiem, cześć, który kanał oglądam. Cześć. O, miło mi. Bardzo miło. Także. Fajnie, hej. O, te chyba... Cześć, tylko mi powiedz, one były w Łodzi? Te trzy? Te trzy były w Łodzi? Bo tego nie, chyba nie ma, kojarzę, nie? Nic nie ma. Z tych rzeczy, które tu widzisz, nie ma. Aha, chyba, czyli, ja nie biorę na jedno. Czyli to, ale to ktoś w Łodzi takie coś przywiózł, wiesz? Możliwe, że no, no. Ale jeśli nawet miał, to na pewno nie miał z tymi wszystkimi osłonkami, bo to ja pierwszy raz widzę, a przecież ja to ciągle, nie? I to ile w takim kładzie kosztuje? 3900. Czekarto kosztuje 1000 euro, dobre 4900, 4 osób, 125 albo 175, nie sprawdzałem na przyszłość. Ci powiem, ale taki z drugiej strony zobacz, jaka patyna, nie? To też jest takie coś po prostu za niefajnego. No właśnie, no i zobacz, to wygląda, jak teraz ktoś, kurde, na przykład, nie wiem, wyciąga silnik do zrobienia i go wypoleruje, kurwa, na ten. Nie wiesz, jak ktoś lubi, nie? To wszystko zależy od tego, co kto lubi, rozumiesz? To tak, no naprawdę tak, na temat pustu się nie dyskutuje, no mój Boże, jeden lubi to, drugi tamto, nie? Ale dla mnie to też tak jara, że szkoda gadać. No. A tu masz Capriolo. Tu masz Capriolo, taka rama toczona, wiesz, na cindapka. Tylko, że to kosztuje, takie Capriolo kosztuje 1000 euro, to komarka prawie za to nie kupisz. No tak. Ładna no. Kompresja, wszystko się kręci. No, to są niedrogie motocykle. Nie, patrząc to są na te, piękne motocykle i niedrogie. Patrząc na polskie te, nie? Tak. Wiesz, no, polskie motocykle są drogie, bo właściwość miejscowa, sentyment i tak dalej, no, to działa. Tak, no. I to też nie ma się co dziwić, bo wiesz, ja sam będę musiał WFM-kę sobie kupić, bo właśnie mam gdzieś tam w głowie, że kiedyś była u dziadka. I... No tak, i to jest dla ciebie sentyment, no. Chcesz wrócić do tego, wiesz. A i to... sentyment też kosztuje. No, to oczywiście, mój Boże. Wszystko kosztuje. A im starsi jesteśmy, to jeszcze... Jacy starsi? Ty chyba ty jesteś starszy, bo ja nie. Powiedz mi, a tego Ariela jeszcze? Na pacer? Ariel klienta jedzie, to kolega kupił, mam do tego jeszcze silnik. Piękna patyna, 40 rok, z tym, że na cywila ktoś zrobił, no ale tam wiesz, kompresja, nie kompresja, wszystko tip-top, nie? No, super, fajnie. No, tak i dość. Dobra, to nic, to miłego dnia życzę. Hej. Który ten? Tak, tak, no. Kurczę. Powiedz mi jeszcze, przypomnij mi za to cenę, jaką ty masz. Galeto? No. Galeto kosztuje 5900. Zobacz tutaj. To jeździ? Mosiężne koło zamocowane. Mosiężne koło zamocowane. Aha. Teraz w Polsce już bym sprzedał. Czekaj, weź zobacz, jak to się kręci. Weź zobacz, jak to się kręci, pani. Weź to od cintora. No. Kurde. Co? 50 lata wczesne. Tak, no, bo to jest pierwszy model super, jeszcze na amortyzatorach kierunek. To super, no. Bo one nie mają. Jakie silniki mamy. Sprzedam. Coś się krzywia, ale dużo rzeczy. Traktory. Dobra, idziemy dalej. O, tak? Wszystko. To jest Simpson. Simpson jest na handel czy prywatny użytek? Panie Marcinie. Dzień dobry. Kurwa, już nie można nawet sobie, wiesz, spokojnie. Ja jestem ten sąsiad właśnie. Witam. Tak? Z Tabłowickiej, co no co ty? To tak blisko się. Z Tabłowickiej, co no co ty? To tak blisko siedzisz, kurczę, na tym, to ja nie widziałem cię. Znaczy tak, wiesz, no, ja wiem, czy kurde, tak blisko, a zarazem daleko, nie? No tak. Musisz zaglądać kiedyś. Podejdę, właśnie miałem podjechać na rowerze, tylko kurczę mi powietrze zeszło, wiesz? Simpsonem przyjedź. Albo maluchem przyjadłem, nie? O, malucha. Widziałeś tego żuka, co stoi, taki pick-up, jak się jedzie z Tabłowicką? Z Tabłowicką? No jak idziesz koło Rotomatu. No. To mój warsztat jest, ten, ta żółta hala taka, nie? Aha. No to tam stoi taki żółty pick-up jeszcze też. Widzisz, to muszę ciebie odwiedzić. No, przyjedź. Jeździ żuk? Żuk, znaczy bez hamulców, ale jeździ, nie?
Jest jeszcze tak, że ten mam komarkę sztywniaka, nie? A widzisz, no. No, to podejdę. A jesteś tam cały czas? Tak. No widzisz, to jakieś nowe ten, nowe znajomości. Ostatnio z Brodskiej Elektryk na tym, w licytacji na live się te ujawnił. O tam Krzysiek. Także fajnie, nie? No, super. Cenę jeszcze potrzebuję, czy nie ten? 9 koła do oddania. 9 koła do oddania. Zarejestrowany, ubezpieczony. No, fajnie, fajnie. Dobra, uciekam, lecę dalej, na razie. Do widzenia. O, zetki. Aha, no właśnie, czekaj. Tak, tak, no. O. Trzymaj na szywkę. O. Dobrze. Cześć. Cześć, cześć, hej. Fajne filmy. Dzięki. Fajnie. O, tutaj MZ-ki. Można ceny? Coś poznać? 1,5, 12, 8. O kurde, ty, ale to jest czad. Budek. 12, aha. Tu ma lekki defekt. Ktoś go wypierdzielił z drugiego piętra gdzieś. Ja bardzo go dziękuję, trzeba go zobaczyć. Kąs. O, to ma tu Simpsona. Czy ma to? Dudek dla Easy Ridera. Ale to daje! Dejmu na dziś! Dejmu! Dejmu wiodą! Ale ten zapach, kurde! Owiewki. Ale tu owiewek. Szukacie owiewek, to tutaj u kolegi się można zaowiewkować. O, tutaj jakie tabliczki. Eleganckie. Dzień dobry. Na grubego jakbyś wyszykował takie opłacę. Normandia. Dobra, D-Day. Tam musimy się gdzieś podjechać na to. Na tego D-Daya. Hand granaty. No. Achtung. Panzerfaust. No jest to trochę. O, niemiecki stęp. No może dokumenty tworzyć. Dobra, idziemy dalej zobaczyć, co tutaj. Co tu się dzieje? Co potrzeba? Tu się dzieje. Dobry. Pojechał, pojechał. CZ. W jakiej cenie ta CZ? 2,5 z popierami. 2,5. O, dobrze. A taka Honda? 1000 zł. 1000 zł. Darmo. A to? 400. To? 500. To stanie. Szuka na ten. No nie było was chyba we Wrocławiu, nie? Na pozorze? Nie, teraz nie było. Tu jeszcze kurde cała moc. O, fajnie. Ale kurde, to nie ma. A ten? 1200. To jest Simpson, czy co to jest? Simpson już poszedł. To nie jest, to jest fanta.
Dobra, dzięki. O, tu mamy maszynki. O, tu coś dla Jubexa. Fan. Te części. To na części. O, jeszcze są miejsca, bo... Podjadę. O, tutaj mamy. Tu ile silników, kurczę. O, koła. Komar? Jaka cena? 700. A, cześć. Kurczę, cześć. Tania, nie droga okazja. A powiedz mi te śliczne motocykle, motorowery? 800 i 700. Kurczę. Do Poznania warto przyjeżdżać, kurczę, takie dobre ten. Tutaj są oferty. No. Teraz ma jakieś nowe szpyty, z tego co mi się wydaje. Tu jeszcze są, mamy jakieś ramy. Komarek. Jak Kamila? Tak. Może też dla ciebie takiego komarka jednego, co? O, tu mamy Rysia. Pan Ryś. Ryś i Żak. 4,5. Tu rozumiem, ceny są na napisane. Nie trzeba pytać. O, cześć, fajnie. Wpływam czasu dużo, więc oglądam. A to dobrze. 2600. 2600 i można mieć Żaka. O, a w Żaku widzę, że takie same te były też. Tam to... Błotniczki, jakie te komara? Stacja tutaj. Stacja takie coś na złomie wyhaczyłem, jak tam oglądaliście. Za 7000 w łefankę. Co osa. O, czekaj, bo to jeszcze Junak jest. Się schował Junak ładny. To na chodzie jeszcze. Teraz strach się bać, pytać o cenę. Wszystko ma swoją wartość. Ale w farbie, no. Cięty na chopera. 64 rok. W jakiej cenie, Junak? 17. 17. Co? Twoje. 17. No patrzcie. Ale na chodzie. Znaczy, ale ładny jest, powiem ci. Fajny w patynie. Ostatni na tej B20 jeździłem, żeś tam puszczał. Tak? To ty byłeś? To ja też byłem. Aha, widzisz. Czekaj, ci kopnę mu. O, kopnij. To się uda. Mi się chodzi, bo kurwa nie mam linka jest. Ale jest zapasowy taki zbiornik, no, przynajmniej nie będzie sypu, nie? Nie, bo wiesz, jak tam zbiornik nie zły, tam może w środku, ale nie, cały golosz. Ja pomogę. Kurczę, to filmik z tobą, kurde, miliony wyświetleń. No, także lubimy Junaki, lubimy Rysie. No. Tu kurwa, to też lubię takie. Stodolniaki jeszcze te. O, kurwa. Piękne, szkoda, że się zdało. Gdzie się, no? Gdzie? A, gdzie coś jest? ZT, no to z Zielonej Góry gdzieś, nie? Wiesz co, nie wiem. ZI, ciekawe. Taka to... Nie, on był przyjechany z Gdańska. No, wszystko wędruje po świecie. Wszystko wędruje. No tak, no tak.
Ponoć ten żartek tutaj kiedyś koleś przeszedł taką daleką drogę w różnych miejscach był. Aha. Teraz jest tutaj. Jakub ale... Szkalka w Niemczech i co? No teraz ktoś ten, słuchaj. Marcin! Nie. Pepe. No. Pepe, o. To w Poznań chyba. Pepe, o. No. Stara tabliczka. PPO czy PP0? Albo PP0, no. Ale to są... Przepraszam, które to jest? U mnie dzwoni wiadomo do Rysia, Stanów i Ocy. No to miał to na razie. A teraz na tym, a na Toruniu będziesz? Tak, będę. No to te, to się widzimy. O, to weź. To weź, weź. A właśnie, słuchaj, bo pewnie będą się pytać, jakiś namiar na ciebie? No mogę ci ten podyktować. To podyktuj, ja ten nagram, o. Będziesz miał dużo ty. Ty, ale widziałeś w tym żaku, jaki ten? No, sygnał taki. Rysia poluje, ale trochę ciut w lepszym bym chciał. Ryś gdzieś tam widziałem, gdzieś Rysia. No, tu moja małżonka. Cześć, Kamila. Garaż PRL-u, musimy tam kiedyś mieć mu po szybkiej reklamie zapraszam na vlog. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Cześć, witam w części vlogowej. Dzisiaj druga część odcinka z Poznania, będą 5 w sumie będzie, bo 4 z bazaru, jeszcze 5 będzie z takiej giełdy pod M1. Dużo fajnych starych motocykli, widzieliście to stoisko z tą patyną, no to mega, mega fajne. Przeglądałem już sobie wczoraj w zasadzie te wszystkie odcinki, to co się nagrało. O, ktoś tu jedzie. Wiosna się zrobiła i ludzie jeżdżą motoklami. I fajne różne ujęcia są, fajne sytuacje, więc będzie co oglądać. Bardzo fajny ten bazarek. No a dzisiaj dużo pracy, dużo od samego rana, bo tu tequila przyjechał. Zaraz tam wrzucę wam materiał, który zarejestrowałem tutaj właśnie z M-ką. Odpaliliśmy M-ę na krótko. Przyjechała milicja. Także zapraszam, zapraszam tutaj na ten, na oglądanie. I pozdrawiam cały Top Chat, wszystkich tutaj komentujących, całą makipę, wszystkich udzielających się na kanale, a tych, którzy się nie udzielają i nie subskrybują, to zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapy w górze. Pomaga mi to jakby w tworzeniu kolejnych materiałów, także z góry wielkie dzięki za to. Lecimy! O, dzień dobry, jednak jesteś, kurczę. I to dzisiaj nowym sprzętem jakimś widzę zajechałeś. Ja co dzień innym. No bogato. Ja ale tu, ty mi tutaj patyny nie zdzieraj. No konserwację ci odtegoryzuję. Nie, bo muszę zobaczyć silniki skrzynie. A. Chociaż wiesz, trochę, bo to będzie się dymić wszystko. No. Nie będę widział, gdzie coś pocieknie w ogóle, bo to tak obklejone, wiesz. No tak. Centymetrową warstwą. To jest trochę popękane te opony, ale tu nie chcę, wiesz, nic ruszać, żeby to było takie wszystko, wiesz. Dobrze, to nie jest, postaramy się. O, tam można nasmarować coś, smarownicę ostatnio kupiłem na Świebocki. Tak, ja też mam takie, tylko to wodnica, co? No. No pięknie, i co myślisz? To będzie jakoś coś działać? No zaraz, zalewamy, coś tam podłączymy i patrzymy to, co nie? Olejek jakiś, lejek by się przyczynił. Lejek, Grzegorzu, wiesz. Ty, ale zobacz, jaka to farba zielona wyszła. No mówię, zobacz, jakie wszystko wychodzi. To był oryginalnie taki zielony. No i dobrze, taki oryginał wychodzi. No, zobacz. Co nie? Fajny. To jest chyba ten, 56 rok? No to wie, czekaj, to jest gdzieś tabliczka.
Ale taki, wiesz co, widać, że chłop jeździł, tylko jeździł, do lewo. Tak, tak, to jeździło w tym, w kołchozie. No, to cały w koło kołchozu. Oni to działało, jeździło. 56. Widać, że to cały czas zasypione tak, czy... było od piachu, od tego, ale jeździło. Ile było oleju? No. Ty, no tyle oleju, to kurczę, patrz, ładny. Ładny olej, ty, przezroczysty. Mineral, kurde. No, ja, mineral z Kamaza, wiesz. To oni w Kamazie wyjechali, jeszcze tu nalali. Wiesz, o co chodzi? Jak wyciekał Kamaz, to mieli miednicę. Wiesz, co chodzi? Zbierali? Dawaj, do motokla. Bo już było. No, to takie... To jest ekologia, kurde, rosyjska. Ja, oni najbardziej ekologiczni są. Oni nic nie zmarnują, człowieku. Czekaj, tutaj sobie przetrę. Numer, oni, czy on jest... Oni, wiesz, jak wodę myją naczynia, staraj się jeszcze obmyje w tym, stary, jeszcze do kibla spuszczą, wiesz, jeszcze krowę wypiją, wiesz, jak oni, nikt nic się nie marnuje. Muszę numery, bo ja tu jeszcze numerów nie sprawdzałem, ale widzę... To teraz się okazuje, że nie zgadzają. Dobrze, nie było czasu, była taka podjarka. No i potem wiesz, karszer polecimy. No, ja tu wczoraj wczoraj zbiornik czyściłem. Na czysto, żeby się wiesz, nie dymiło, co nie? To będzie trochę słabo lecieć, taki gęścizna. Będziemy godzinę tankować. Nie, może go rozrzadzić. Ale dobre, nie, musi to być gęsty. Benzyną go rozrzadzić. To musi być gęsty, kurde. Tu jeszcze trzeba to wotu dorzucić. Ty, ale nie można go za bardzo czyścić, bo będzie, nie będzie taki ładny. Nie, tak żeby nam się nie dymił, tylko wiesz. No. Ty, ale da radę wypiaskować. Nie, to godzinę będziemy lać. Weź lepiej z papieru takie zawiniemy, z kartu. Czekaj, ja idę po inny ten. Patrzcie, kurczę, w warsztaciku wszystko jest. Patrz, jaki leje. Zobacz, do domu. Wow, do spirytusu miałem go kiedyś. A ja myślę, jak, nada się? Dzieci jak nie chcą jeść, do papy taki wiesz. Na szybko. To dla kaczek. Przytrzymać ci? Będzie ten. Słabo. Wczoraj tam pisaliście, że widzieliście pierwszy raz, że coś robię. Na filmie. To słuchajcie, dzisiaj jest drugi dzień, będę trzymał lejek. Nie wiem, czy to nie. To tak nie na mnie wlata. Nie? Postęp. O, i teraz rurka. Czy no nie mów, że tak będziesz lał. Ty. To jest, kurde, wyższa technologia rosyjska. Ty od razu się wymyjesz. Czy byłeś na szkoleniu, kurde, w tej? W Mandżurii? W Mandżurii, w Kazachstanie. Ja pierdolę. Tylko nie wiem, jak dozować. Czy to jest ten? Czy to się nazywa druciarstwo? Ja mam taka grupa, wiesz, że... Ale pamiętam, że jak odpowiednią strugą się to puści. Ale to... nie za dużo tego oleju? Nie, to myślę. Ja mam jeszcze gdzieś jakiś stary, jeszcze jakiś inny olej. Ale ten mineral jest. Teraz może. Będzie jak blok tak wyprofilowali, żeby leciało. Tak, jakbyś z tym starym zmieszał. Pół dopiero? No. Długie, krótkie. Długie, krótkie, no. No, to tak jest właśnie. Ale ładna. Wygląda nawet czysto w gaźniku. Tak? No. Patrzysz? No bo on chyba go przyczyścił. Jest taka komora, że pozbywasz się syfu. Dobra, rurek, tak? Rurek mamy taki zalewowy, to do drugiego zalewamy. Bo ja zaraz na basen muszę jechać, a ty chcesz go dzisiaj odpalać, czy nie? Teraz już. Już? No. Czyli pewnie sobie wody napuścisz. To. Paliwko jest, o, widzieliście tutaj jaka ta? Lekka dziura jest, korozja, ale to tak ma być. To tak to nadaje uroku temu motocyklowi. To jest prawy syf z gaźnika, zawsze zlatuje. Tu są takie siteczka, sprężynki. I tu się zgromadzi, wiesz, syfek na samym dole komory pływakowej. Nie. Ale to tyle to. Ale zakręcamy to. No to skrzynia jest uralowska, bo biegi chodzą w każdą stronę. W MC tak nie chodzi. Ale to jest MK Irbit. No jest i on. Tak, ale to.
po prostu jak goś miał taką skrzynię w fabryce, to tak założył, mi się wydaje. Nie, bo to jest, mówię ci, później dopiero były Urale, wiesz? To jeszcze później pewnie z Urala było, właśnie w tych Uralach było w tej ramie były Urale. W tej ramie robili Urale, że tu był silnik Urala, w takiej ramie. No. Bo jakoś tam kiedyś czytałem tą historię tego. Ale mówię, że to mógł po prostu, że zwykła skrzynia mu wysiadła, zmienić, wiesz o co chodzi. Bo taka jest uralowska, że stajesz na skrzyżowaniu i z czwórki se... Ale ja nie wiem, czy oni coś tu zrobią, chociaż. Co? O, i luz. No i teraz tak. To będziemy śmigać, kurczę, zaraz będą odcinki z przejazd Emą, kurde. Czekaj, zobaczymy co tutaj. Co tu tequila, jakim sprzętem przyjechał? BM-ką, no. Na bogato, kurwa. BMW. No, tequila to mój stary friend. Jeszcze ze starych czasów. O, co? Leci? Co tu lejesz? Aha. Dobra, pierwszy cylinder zalany. Teraz dawaj drugi. Paliwo z olejem, kosiarka. Ty, ale tam jest kurde bez oleju paliwo. W karnistrze. Patrz. Ale mówię, że z olejem może być. Działa. Ale to jest kurwa z miksolem, ty. Działa, pływa. To nie jest tam chwilę, nie zatrze się. Zadymi troszkę. Troszkę zadymi. To jest potem... czyste paliwo. Tak? Czyste. O. Bateria. Jest bateria. Olej schowamy. Gdzie jest bateria? Jest. Mamy baterię, jakieś śrubki do niej tu są. Ona w ogóle coś tam jarzy? Jarzy. Coś jarzy. Nie wiem, czy tu jest taki ten motyw, chyba plus minus odwrotnie. Tam jest plus. Tequila chce starą jakąś świecę. Ale o, tu mamy świecę. Mamy świecę w warsztacie. Idziemy, teraz będzie palona na krótko. Pierniczy. Działa? No. Musi działać. Zobacz, ile tu świec masz. Cała kolekcja. Gdzie ty je zakamuflowałeś? No leżą. Jeszcze sprytny jak z maszyn budowlanych. Pamiętasz, w serwisie dawaj, robił? Po ciemku. Patrzmy tu, czy jest iskra. Dobra, ciemno. Ciemno widzę. Kopaj. Ło, jest! To zapali. Jestem w szoku. Ty. To będzie jarać. Wypadek! Znaczy Janek szybciej odpalił swój motocykl niż my tą M-kę. Janek? Skręcamy, Janio! Skręcamy tam do wuja! Zastrzyk. Bo sucho było. Sucho, no tak, ja lubię. Nie ufam tej świecy na razie, ale potem radziecką wkręci, bo to taka WL jakaś świeca. Ty, patrz, to jest oryginalna, no. Gniotca, nie łamiotca. Dobra, na razie sztukas. Sztukas poszedł. A on na tamtej pali, na pewno palił. Janek tu śmiga. Jest radość w oczach. Jest, piękna iskra.
Czyli już nam zalało. To pierwszy sukces. Cieszy się pływaki tam, wiesz. Pierwsze moczenie? Namoczą, tak. Grzegorz, nie odbieraj. Będziesz zajęty, że jesteśmy wyjątkowo zajęci. Wyjątkowy dzisiaj. Moment. Sklep zamknięty do odwołania. On jest zamknięty. Właśnie, bo tutaj działamy ten, w podziemiu. Tutaj ktoś przyjeżdżał i mówi, kurde, to cały czas u was zamknięte, nie? No. Działamy w podziemiu. O, dym widziałem. Czekaj. Proszę pana! Proszę pana, to jara! Lejmu! Lejmu! Lejmu w podcaście! Łyka! Dobra, tak. Ty pada, to ładnie chodzi. Nie? Pięknie. Ja wyczułem, bo on miał kompresję fajną. Daj mu nas z tym! Milicja zajechała! Chodź tu, Jadek, zobacz, co tu się dzieje. Ale mam sąsiada wariata. Cześć. O kurde, kurde, to o tym nie mówiłeś, że masz takie kurde. Jest, nie, to są moje kolegi, nie? Tak? No, myśmy tam robili troszkę. Ale numer. Taka maszyna, jak mówiłem, że przyjadę, to przyjadę w trochę, nie? Cześć. Ale czad, kurde, coraz lepsze sprzęty tu przyjeżdżają. No, tablica też fachowa. Tak, tablica jest specjalnie zrobiona. Także tak to wygląda. Super. Wsiadasz? Janek, wsiadasz? Ty, nawet jo. Gdzie, działa sygnał? No, tylko ma za mało volt, wiecie, dlatego nie chcę zajarać. Aha, może jednak akumulator, nie? Tak. Nie, bo ona jest uczulona, jak ma mały volt, to się można się nakopać. Nie, co? Przyszedłem jak wszyscy byli, no, tylko po nie wyszedłem się, przebrałem za milicjanta, wziąłem Fiaciora i już tak wiesz, tak godzina po tak gdzieś w trakcie imprezy podjechałem, wjechałem na chatę. Mówię, że to jakieś awantury, burdy, wszczynane, sąsiedzi wezwali. Wszyscy ludzie tam w lutyni u mnie w oknach, wiesz, bo ja na kogutach, już wiesz, ciemno, to w grudniu było, nie? Wjechałem na kogutach, bąbla, a jeszcze bąbel tak, już był trochę wypity, w kajdany go skułem, z tyłu na kanapę go prowadzę, nie? A bąbel tak, siada z tyłu. Co tu się odwala, nie? Filmik jakiś zrobili jeszcze pałowanie 40 pałek go stał, nie? Spokojnie przeszło. Także no. Także... Zobacz jaką pałę mamy, widziałeś? Jak to było? Pokaż mi nic nie.
Spytaj milicjanta, niech ci prawdę powie. Jak dziadek mówi. On ci prawdę powie. Jak dziadek mówi, że... Kiedy będziesz? Chwilę pewno, pół do dziewiątej, do dziewiątej. Tequila się ten, tequila się wystraszył radiowozu i od razu jedzie. Mówi, dobra, ja mam jak sprawy na mieście. Do załatwienia. Pali? Coś, mnie chyba też bateria wyjechała. Dobra, trzymaj się. Do jutra, panie. No, nie żegnamy się. Nie żegnamy się. Słuchajcie, żeby nie było, że tylko o motocyklach, to jeszcze piach. Dobra, dobra. Tutaj kolega Leszek przywiózł piach do piaskownicy dla dzieciaków. I tu już się jakby trochę skończyło tego piasku. Dzień dobry, panie Leszku. Co pan tu mi przywiózł? Mleko. Mleko dla... Mleko, akurat mleko, prosto od krowy. No i super. Lecimy, proszę pana. Ale ładny piasek. Z łeby? Prosto od krowy, niegdzie się... Ty, ale z łeby? Z łeby mieli przysłać piasek i... Zasadził sadzeniaka. Leku, to o sadzeniaka chodzi. No właśnie o to chodzi, tak by chciała, nie? Bo ten radzie to taki kurde. Masz zdrowie. Kurde. Już zdrowia nie ma, bo o 12 mecz. No to, o 12 mecz. To widział. Nie wiem, o której żeby się kurde wie, ale... Nie, zacząłem kichać, zostało po 40, wiesz, po dziękuję raz. Ci za tą piękną tą. Za piękny piasek. Lechu, chodź o ziemniakach pogadamy. No i słuchajcie, na dzisiaj to koniec. Widzimy się jutro o godzinie 20. Trzymajcie się, cześć. Serdecznie zapraszam wszystkich na 13. Festiwal Motocyklowy Bike Week Łeba. Największa impreza motocyklowa w Polsce. W tym roku na scenie zobaczycie takie kapele jak Nocny Kochanek, Proletariat, Turbo, Chłopcy z Placu Broni, Romantycy Lekkich Obyczajów, Zenek Kupatasa, a także na scenie country Gładek Brothers Band. Całą imprezę poprowadzi Krzysiu Skiba, a imprezę nagłaśnia Antyradio. Mam nadzieję, że widzimy się wszyscy w Łebie, letniej motocyklowej stolicy Polski. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! Chciałem was serdecznie zaprosić na imprezy targowe, motobazary. Impreza toruńska 2 kwietnia. Będziemy tam z naszym sklepem, będę też tam z kamerą. Zapraszam też na warszawski bazar motocyklowy, który się odbędzie w dniach 15-16 kwietnia. Będę tam też oczywiście. W tym roku, słuchajcie, impreza przeniosła się na Służewiec z Bemowa. Mam nadzieję, że będzie rewelacyjnie i że się spotkamy. Do zobaczyska! Trzymajcie się, hej! Lucjan! Co tu się dzieje? Ty zobacz na Lucjana! Lucjan tu sobie zrobił w ten... Legowisko! Lucjan! Halo! Krętarka była, nie?